Minął miesiąc i jestem znowu w tym samym miejscu. I tak jak mówiłem, rozjazdy tramwajowe są właśnie montowane. I to tędy tramwaje będą jechać dalej prosto w kierunku Kasprzaka. I o tym wszystkim, jak ta cała inwestycja postępuje, w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Kasprzaka. Witam Was tutaj, Czesi Czemząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Kasprzaka. Znajdujemy się nad przystankiem Karolkowa, gdzie w ostatnim czasie się raczej dużo nie dzieje. I na tym pierwszym odcinku, który za chwilę zobaczycie, właściwie dużo się już nie zmieniło w ostatnim czasie, bo nie ma co się zmieniać. Wszystko jest mniej więcej gotowe już na tym odcinku przy szpitalu wolskim. Tory są, przystanki są, wiaty są. Tylko i wyłącznie trwają jeszcze prace przy wjazdach dróg rowerowych w ulice, jak i również fragmenty chodników, czy oczywiście brakującej sieci trakcyjnej, ale możemy zobaczyć, że faktycznie już niedługo i ona się w tym miejscu pojawi. Wszystko po kolei będę Wam pokazywać, jak ta inwestycja postępuje na odcinku wolskim, na odcinku Kasprzaka i tam na minus jeden. Do tego wszystkiego macie oczywiście rozdziały, więc możecie sobie przeskakiwać, jeżeli chcecie zobaczyć konkretne tylko i wyłącznie fragmenty. Tymczasem patrzymy, jak wygląda sytuacja tutaj na szpitalu wolskim, a właściwie pod szpitalem wolskim. Dwie wiaty są, i jak widzicie, tutaj ta droga rowerowa właśnie po tej stronie, czyli po stronie północnej, nie jest jeszcze całkowicie gotowa i ukończona. Dalej zielone tratowisko na Kasprzaka już jest gotowe. No i przystanki tutaj z dwoma wiatami na dany peron są ustawione, ale one tutaj już tak stoją od kilku miesięcy, tak to powiem skromnie. Od kilku miesięcy to wygląda dosyć podobnie. I tu się zbytnio nic nie zmienia, oznakowania też się nie zmieniają. Natomiast zmieniły się tutaj słupy od sieci trakcyjnej. Widzimy, że faktycznie zaczynają być już montowane sprzęty i urządzenia techniczne, dzięki którym po pierwsze sieć trakcyjna będzie naprężona, a po drugie będzie miała na czym wisieć, bo to jest też ważny element, że ona nie jest tak, że ona po prostu w powietrzu wisi i lewituje. Musi być zamontowana do słupów od sieci trakcyjnej, tak samo musi mieć napięcie, a żeby mieć napięcie, muszą być specjalne podstacje energetyczne, jak i również musi ten prąd przejść jakoś właśnie z tej podstacji energetycznej do sieci trakcyjnej. I tu właśnie możemy zobaczyć na poszczególnych słupach, że faktycznie są te specjalne urządzenia. Nie powiem Wam dokładnie, jak to wygląda i jak to działa, bo się na tym nie znam, więc mogę tylko i wyłącznie Wam to pokazać na ujęciach mniej więcej, jak to się prezentuje. No i co ja mogę powiedzieć? Najprawdopodobniej w grudniu zobaczymy już faktycznie dozwieszanie sieci trakcyjnej. Krok po kroku, jak ta inwestycja postępuje, to akurat będzie się składało, bo sama inwestycja też ma się zakończyć niedługo, więc w sumie wiecie, najwyższa pora. Tymczasem dolatujemy do kolejnego przystanku tramwajowego, gdzie widzieliście, tam jeszcze brakuje fragmentu zielonego tratowiska, a w tym miejscu mamy przystanek PKP Wola Kasprzaka. Tutaj też dużo już prac się nie dzieje, w porównaniu z tym, co się działo w ostatnim miesiącu. To tak, dwie wiaty mamy już zlokalizowane na po jednej i po drugiej stronie. Następnie możemy zobaczyć, że tutaj ten fragment bardzo brakującej ścieżki rowerowej powstaje w bólach, ale powstaje z przystankiem autobusowym, jakieś tam prace są realizowane. Natomiast na samym rondzie nie mam ujęć z dołu, bo na dole byłem i nic się nie zmieniło. W sensie tam tratowisko tramwajowe wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądało miesiąc temu, więc oszczędzę Wam oglądania tego samego. Natomiast możemy zobaczyć z góry, że faktycznie nowe przejście dla pieszych powstają, nowe chodniki i ogólnie to nie jest tak, że przejście będzie przez sam środek ronda docelowo, te przejście dla pieszych wrócą faktycznie na wszystkie wloty, ale to jeszcze chwila, jeszcze muszą skończyć przystanki w pozostałe części, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe i dopiero wtedy faktycznie przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe wrócą na swoją docelową lokalizację. No niestety trzeba się przemęczyć, żeby później było lepiej. Nie będę mówić, że jest tutaj źle, jeżeli chodzi o drogę rowerową, bo o tym mówiłem już nie jeden raz, a na Wasze komentarze, że nikt nie korzysta z dróg rowerowych zimą, to powiem Wam dzisiaj, znaczy wczoraj jeździłem, kiedy nagrywałem ten film i powiem Wam, że to jest całkowicie nieprawda. Dużo osób cały czas jeździ. Między innymi ja miałem okazję, bo żeby taką inwestycję nagrać, to jest dużo łatwiej mi właśnie w ten sposób ją objechać, bo przystanki autobusowe też tutaj przez tą inwestycję są dosyć mocno poddalane od faktycznego skrzyżowania właśnie w tym miejscu i dochodzenie do różnych miejsc, gdzie ja faktycznie zaczynam, startuję, latam, nie jest aktualnie dosyć łatwe. Tymczasem tutaj możemy zobaczyć dalszy odcinek nowej części, jeżeli chodzi o zielone tratowisko, jak i również o słupy sieci trakcyjnej. Tutaj też już tutaj są montowane z wieszakami właśnie pod samą sieć trakcyjną. Tutaj też przy okazji przewiązka została zlikwidowana, która była wykorzystywana na czas zamknięcia ronda i przejazdów wzdłuż Prymasa Tysiąclecia, natomiast tutaj wygląda to dosyć podobnie jak ostatnio, chociaż niekoniecznie. Przystanek tramwajowy Ordona. Mamy
cały czas, tak, tego fragmentu lodowiska tatamwajowego, to już do tego się przyzwyczailiśmy. Zwężenie jest trochę też kasprzaka w tym miejscu. Mamy cały czas oczywiście przekierowanie głównego ruchu tutaj w kierunku elekcyjnej i możemy zobaczyć, że drogi rowerowe też już mają faktycznie asfalt mniej więcej wszędzie, gdzie to jest potrzebne. Przystanki tatamwajowe z kolei w tym miejscu będą miały po jednej już wiecie, a nie po dwie, tak jak to miało miejsce na poprzednich przystankach. No to na minus, no ale tak zrobili, tak będzie. Następnie widzimy kolejne przejście dla pieszych, kolejne przejazdy rowerowe. Tutaj w przyszłości w prawo najprawdopodobniej będą jechać tramwaje w kierunku Warszawy Zachodniej. Mówię najprawdopodobniej, bo nie mamy jeszcze dokładnego studium uwarunkowań, jak to będzie ta trasa wyglądać, ale tak było w planach kiedyś i najprawdopodobniej to się nie zmieni, chociaż zobaczymy jeszcze, jak to będzie dokładnie wyglądać. No i tutaj przystanek tramwajowy jeden, który już faktycznie jest gotowy od dłuższego czasu, jest z elementem zielonym, który będzie znajdować się po stronie południowej, czyli teraz patrząc po lewej stronie ekranu. No i oczywiście stąd to lodowisko tramwajowe już nie jest zielone, no bo tu mamy spadek w dół i faktycznie tramwaje będą tutaj zjeżdżać na sam dół, więc aby odwodnienie dobrze działało i żeby trawa faktycznie była trawą, no to tutaj jej nie mogło być, więc faktycznie tu jest ta część betonowa. Wygląda to dużo gorzej niż zielone lodowisko. No cóż, tak to zostało zrealizowane, tak jest to w projekcie i tak jest po prostu lepiej, jeżeli chodzi o funkcjonalność tego też, że odcinka. Tutaj mamy oczywiście przejazd też dla ulicy Kasprzaka na górze, jak i również rozjazd ten tytułowy, który jest montowany w tym miejscu, dzięki któremu tramwaj będą jechać dalej prosto Kasprzaka. Natomiast o nim powiem trochę więcej za chwilę. Najpierw sobie zetknijmy, jak wygląda sytuacja na odcinku wolskim budowy tramwaju na Kasprzaka, bo też takowy jest. Tutaj na przykład możemy zobaczyć stredotowisko tramwajowe, które zostało już całkowicie usunięte. Jego tutaj nie ma. W tym miejscu powstaje droga rowerowa, w śladzie starym teraz tramwajowy będzie chodnik i droga rowerowa, no i oczywiście nowe miejsce parkingowe wraz z elementami zielonymi. W tym miejscu z kolei widzieliście tymczasowy przystanek autobusowy cmentarz prawosławny. Docelowo będzie w tym miejscu zlokalizowany po lewej i po prawej stronie. Po prawej stronie już widzisz dokładnie zatoczkę. I bardzo dobrze, że teraz jeszcze w trakcie budowy ten przystanek wrócił ponownie dla pasażerów. Na razie wrócił już jako przystanek autobusowy, ale jest. Bo wcześniej był tramwajowy jednokierunkowy, teraz jest teraz jednokierunkowy autobusowy. I bardzo dobrze, że faktycznie podjęte decyzje, aby ten przystanek już teraz funkcjonował, bo jednak on jest ważny i tutaj dosyć dużo osób na cmentarze szczególnie jeździło, więc to jest dobra, pozytywna nowina. Tymczasem tu na górze są wiadukty i kładka pieszo-rowerowa, jak również wiadukt dla trzech pasów z ulicy Kasprzaka, które będą w tym miejscu wjeżdżać w ulicę Wolską. To będzie duże skrzyżowanie z sygnalizacją świetną, a na dole będą jeździć tramwaje całkowicie omijając tą sygnalizację świetną w tym miejscu, ale będą musiały zwolnić przy skrzyżowaniu i właściwie przy rozjazdach tramwajowych, aby żaden tramwaj w siebie nie wjechał i po prostu aby tam sytuacja była całkowicie bezpieczna. Tutaj też możecie zobaczyć, że po lewej stronie skrzyżowania no już faktycznie pojawiają się mniej więcej zarysy nowych miejsc parkingowych. Drogi rowerowej jeszcze tam nie ma, mamy zarysowanej całkowicie, ale faktycznie to też postępuje krok po kroku. Tymczasem lecąc dalej, możemy zobaczyć, że lodowisko tramwajowe zostało usunięte na dosyć długim odcinku tutaj jeszcze na Wolskiej. Bo prawie do połowy odcinka pomiędzy przystankami właśnie Elekcyjna i PKP Wola. To na plus, bo więcej nowego lodowiska to jest oczywiście na plus. Tramwaje będą mogły na nim jeździć szybciej, bezpieczniej i tak dalej. Natomiast nie spodziewałem się, że aż tak długi odcinek będzie przebudowany razem z właśnie z przystankami tramwajowymi Elekcyjna, których całkowicie w tym momencie nie ma. Widzimy też, że szyny są. No i co ważne, o czym trzeba powiedzieć, to jest to, że przez same skrzyżowanie już faktycznie to lodowisko tramwajowe jest już gotowe. Samochody jeszcze tędy nie jeżdżą, bo trzeba jeszcze zrobić frezowanie wszystkich warstw asfaltu i na wszystkich odcinkach. Natomiast jak widać, faktycznie prace trwają krok po kroku. Teraz jest tutaj zwężenie do jednego pasa, to na pewno jest na minus, jeżeli chodzi o przepustowość. Ale samochody jeszcze jakoś mogą przejeżdżać i krok po kroku tutaj faktycznie to musi być wszystko ładnie wyasfaltowane w ramach nowego asfaltu i najprawdopodobniej niedługo to skrzyżowanie w przeciągu najbliższych kilku tygodni będzie ponownie oddane do użytku dla samochodów i pieszych. Może jeszcze niekoniecznie, ale do samochodów to już niedługo faktycznie będzie. Tramwaje tutaj mają wrócić do końca roku, więc jeszcze chwila im pozostała, jeżeli chodzi o ten czas. Tymczasem przekręcamy się w drugą stronę i zobaczmy, jak tam wygląda budowa tramwaju na poziomie minus 1. A, i tu jeszcze jedna ważna rzecz, tu jest tymczasowe przejście dla pieszych, bo aktualnie przy Elekcyjnej i Ordona nie ma żadnego przejścia dla pieszych, to jest jedyne w okolicy. Natomiast przejdźmy sobie tutaj dalej i zobaczmy, tutaj też nie mamy zielonego lodowiska, ale mamy tą część betonową, w związku z tym, że jest właśnie spadek i aby to wszystko było dobrze odwodnione, musi to być w tej części betonowej i tu tramwaje będą zjeżdżać na poziom minus 1 jako pierwsza taka inwestycja tramwajowa w Warszawie. Widzimy też pośrodku miejsce na słupy oświetlacyjnej, widzimy tą kładkę dla pieszych i rowerzystów.
Widzimy wiadukt dla samochodów, trzy pasy tutaj będą się znajdować. No i nadal tramwaje jadą oczywiście i w tym miejscu jest ten i oto rozjazd tramwajowy. Rozjazd jest, nie jest on jakkolwiek zrealizowany w splocie, więc tramwaj tutaj na spokojnie będą musiały się po prostu zatrzymywać, jeżeli będą jechać jeden za drugim. Natomiast wątpię, żeby taka sytuacja miała miejsce często. Pięć linii tramwajowych ma korzystać z tego odcinka, przynajmniej jeżeli wszystkie linie tramwajowe wrócą, które tutaj jeździły wcześniej, ale najprawdopodobniej wróci tutaj i pojawi się jeszcze jedna nowa linia tramwajowa. Nie wiemy jaka jeszcze, ale ma prawdopodobnie pojawić się nowa, szósta linia tramwajowa właśnie w tym miejscu. Chyba że jakąś inną zlikwidują i powstawią nową. I będę mówić, tak, jest nowa linia tramwajowa. Co z tego, że coś zlikwidowaliśmy, ale jest nowa. Mieliśmy już taką sytuację nie jeden raz, więc uprzedzam fakty może. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że faktycznie pojawi się nowa linia zamiast likwidacji i pojawienia się czegoś nowego. Natomiast co faktyczne, to to, że tory tramwajowe w tym miejscu są, znaczy właściwie szyny jeszcze są poustawione, jeszcze nie są jakkolwiek zabetonowane. Natomiast faktycznie rozjazdy w tym miejscu są już ułożone w jedną całość, aktualnie są przymontowywane. Niedługo trzeba nie zamontować wszystkie napędy, całą część techniczną, żeby faktycznie rozjazdy mogły całkowicie działać i to wszystko jest teraz jeszcze tutaj realizowane. I tam tramwaje, jak widzicie, będą jechać prosto w kierunku Kasprzaka i skręcać coś w lewo w kierunku ulicy Wolskiej. Tymczasem teraz się znajdujemy na tym wielkim węźle tramwajowym, a właściwie wielkim węzłem przesiadkowym pomiędzy autobusami i tramwajami, gdzie tramwaje będą się znajdować na poziomie minus 1, ale jeszcze niżej niż faktycznie przejście podziemne. Bo w tym miejscu możecie zacząć przejście podziemne i tą sławną pochylnię, która jest tak wąska, że wózek z dzieckiem się nie zmieści, jeżeli jest naprzeciwko drugi wózek. Tak, to wiemy, że tu już jest ten problem. Natomiast tramwaje się tłumaczą, no dobrze, ale przynajmniej będzie jeszcze winda, jak coś, więc nie powinno być problemów. Ta winda też, z tego co wiem, raczej nie będzie jakaś ogromna, no ale nie można wszystkiego hajtować. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie funkcjonalne, czy będzie dało się wyminąć, czy będzie to działało. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast co wiemy faktycznie to, że już pojawiają się drogi dla osób niewidomych na nowych ciągach. Schody już są całkowicie wybudowane, szyby windowe również. Widzimy przygotowanie pod dwa perony, które będą się znajdować po jednej i po drugiej stronie. Torowiska tramwajowego nadal jeszcze nie mamy jakkolwiek. Przejście podziemne jest wykańczane aktualnie z tej strony. No i po drugiej stronie widzimy, że kładka powstaje, jak również są aktualnie składowane w tym miejscu, a właściwie zdejmowane z pojazdów szyny i w tym miejscu będą aktualnie czekać na zamontowanie docelowe. Z tej strony z kolei widzimy, że już faktycznie są obydwie klatki schodowe. Tutaj nie będzie możliwości wjazdu za pomocą pochylni bądź windy, tylko łącznie po schodach. Natomiast jest tam pochylnia od drugiej strony, aby można było się dostać na przystanek autobusowy, który tutaj będzie się znajdować po prawej stronie teraz ekranu. Widzimy, jest zatoczka dla autobusów najprawdopodobniej linii 105. Tutaj się teraz będą zatrzymywać, więc to jest na pewno pozytywna zmiana, jeżeli chodzi o okolicy. Tak to wygląda z góry. Jak widzicie, widać dokładnie podział tego wszystkiego. Widać, że no to nie jest przestrzeń dla pieszych, tylko to jest przewaga de facto 8 pasów samo dla samochodów, wliczając to też jeden ten bus pas. Natomiast po drugiej stronie będzie wyjście z tego przejścia podziemnego. Tu też widzimy, że już są aktualnie montowane te elementy dla osób niewidomych. Drogi prowadzące, jak i również szyb windowy jest całkowicie gotowy, tak samo jak schody. No i tak, faktycznie trzeba przyznać, że te schody są nie dość, że węższe, to nie ma jeszcze ich z drugiej strony. Zobaczymy, jak to faktycznie będzie z wykorzystaniem przez potoki pasażerskie w tym miejscu, czy nie będzie się korkować, czy będzie wąsko, czy trzeba będzie dużo chodzić na okrągło. No to na okrągło tak wiemy, że trzeba nie chodzić. Natomiast zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Na razie trzeba przechodzić przejściem dla pieszych u góry, co w teorii jest lepszym rozwiązaniem, ale w praktyce gorszym, no bo trzeba stać na światło i też te przejście takie dostosowane dla wszystkich może niekoniecznie aż tak bardzo jest. Tymczasem stąd dalej tramwaj będzie się łączyć już z aktualną starą trasą tramwajową, która w tym miejscu co prawda nie była na dole, na minus 1, ale była i w tym miejscu, jak widzicie, już faktycznie powstaje torowisko tramwajowe. Też tu będzie całkowicie zabetonowane na całym odcinku, który będzie w przyszłości połączony właśnie z torowiskiem tramwajowym tutaj przy Sowińskiego, gdzie możemy zobaczyć, że faktycznie tory będą połączone. Natomiast tutaj was uspokajając na spokojnie, tory się połączą. To nie jest tak, że na przykład tam lekko w projekcie będzie przesunięte i tory się nie połączą ze starą infrastrukturą. Tego problemu tutaj nie powinniśmy mieć. Będzie to tak realizowane, żeby nawet jeżeli będzie jakieś odstępstwo od projektu, to tak, aby faktycznie torowisko tramwajowe połączyło się z starym, czyli nowym.
nowe musi się połączyć ze starym. To jest najważniejszy element, a nie to, żeby było idealnie odzorowane do tego, jak to było w projekcie. Natomiast to byłoby na tyle z tego filmu. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam was do zostania patronami. Dzięki temu filmy na kanale Awiznosz są całkowicie niezależne i możecie je oglądać. I mogę mówić wam to, co chcę i to, co widzę na budowie, i nie muszę pomijać jakichś różnych fragmentów. No i co ja mogę powiedzieć? Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z tramwajem Kasprzaka, jak zawsze za miesiąc. Film z przelotu będzie jeszcze za kilka dni. Zachęcam też do wrzucenia się na zbiórkę na nowego drona FPV. Wtedy może i nawet tą inwestycję zobaczymy trochę z bardziej niekonwencjonalnej strony. Ale również oczywiście z filmami takimi jak te, tylko tamte będą dodatkowe. To nie jest tak, że coś usuwam, po prostu dodaję nowe rzeczy, żeby było jeszcze ciekawiej. No i w najbliższych dniach będziemy widzieć kolejne inwestycje. Jak tam tramwaj na Oregano jeździ na obozowej? Oczywiście to też sprawdzimy. Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja na linii kolejowej numer 7, jak tam działają dwa wiadukty trasy łazienkowskiej na Agrykoli. Sprawdzimy też oczywiście sytuację na Placu Trzech Krzyży, który już funkcjonuje, i zobaczymy, jak wygląda budowa całej trasy łazienkowskiej na całym odcinku od Warszawy Zachodniej do Ronda Wiatracza. Zrobię taki jeden długi przelot. Prosiliście o to, więc w sumie czy byłoby nie, żeby nagrać taki jeden długi film na temat całej tej przebudowy, a właściwie całej tej inwestycji, i trochę wam opowiem może też o przyszłościowych planach, które w przyszłości są, żeby jednak zakopać trasę łazienkowską w tym odcinku śródmiejskim i ona była w tunelu. Oczywiście dalekie, odległe plany, wiem, że kiedyś już takie były, ale zobaczymy, czy faktycznie może tym razem by im się udało to zrealizować. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. A, dzisiaj jestem jeszcze w sali kongresowej, może jakiś z tego film zrobię i wam też dam w najbliższych dniach. Zachęcam was też do dołączenia do grupy na Facebooku CEU Tramwajów Warszawskich, do której macie link w opisie, i tam można się wymieniać z różnymi postami, zdjęciami i informacjami o tramwajach warszawskich. Ja też wrzucam zdjęcia z budowy, jak się pojawiam na jej miejscu, i trochę więcej możecie zobaczyć rzeczy w formie statycznej. Cześć!